Witajcie w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Mamy u nas dzisiaj wczesny poranek w niedzielę. Wszyscy mi się tak jakoś podrywali wcześniej, Wolfgang z Nataszą właściwie tylko. No i dzieci potrzebowały też opieki, więc już stwierdziłam, ok. Niech już będzie. Podaj się do niej jakieś, Natasza. Więc sobie już powstawali, ale... Zapewne dziecko ci będzie przeszkadzało. No. Pewnie. Słyszę, że już ktoś gra na kompie. Czy nie? Nie, to telewizor połączony, dobra. Uspokój się tam, kobieto, garni. Gdzie tutaj był? Dobra, już straciłam chyba. W naszym domu troszkę się pozmieniało. Jak już możecie zobaczyć na pierwszy rzut oka, szczególnie na dole. Troszkę zrobiłam tutaj więcej przestrzeni dla nich, żeby się tak nie blokowali. W takim razie ty podejdź się do niej. Idziesz do roboty? Masz wolny weekend, super. Tak, w ogóle póki pamiętam, bo przecież ja o tym zawsze zapominam, żeby wpisać nam pieniądze za dzieci. Zawsze o tym zapominam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć razy. Nie znam tego kodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znaczy nie pamiętam teraz kodu, żeby sobie całą kwotę wpisać, więc tak to robię sobie. O, Boga ma wolne, super. Z tego co wiem, chyba ktoś dzisiaj ma urodziny mieć, tak. Horacy ma mieć dzisiaj urodziny. Aha, Wolfgang zadzwonił też po dziecko, więc jutro dostaniemy dziecko, ale to będzie w kolejnym odcinku. Tak pomyślałam, może jak Wolfgang zadzwoni, to dostaniemy dziewczynkę. Kto wie, kto to jest w ogóle? Gabriel, dobra. No w sumie to mogą robić co chcą, bo jest weekend. A to tylko karmi te dzieci, nic więcej. On... A czemu on jest taki wykończony psychicznie? Pewnie dlatego, że ich budzą się nawzajem tutaj niestety. Jeremi to jest. I nie wiem, czy ten Horacy będzie spał teraz, czy go wyjąć i nakarmić. Co? Idziesz spać? Chyba niekoniecznie. To go nakarmimy. Skoro już wszyscy jedzą śniadanie. Zaraz. Ty się kąpiesz, dziecko drogie, i jesteś w ogóle szczęśliwy. Ty również. No dobra, w takim razie nasze dzieci są szczęśliwe, więc nie ma co ich ogarniać. A Wolfgang? Wolfgang jest tylko brudny. Czy my mamy pokojówkę? Nie wiem, czy ja mówiłam coś o tym domu? Że go remontowałam i w sumie to jeszcze nie jest tak do końca wykończone, bo mieliśmy tylko 8 tysięcy, a nie chciałam, tak wiecie. Żeby wszystko... Mamy pokojówkę, dobra. Żeby wszystko wydać tak od razu. Czy dałeś dziecku butelkę? Nie, bo on jednak poszedł spać. No dobra. Tak, posprzątaj po sobie i w sumie możesz to wyrzucić, żeby tak brzydko nie wyglądało. Pies nam się oczywiście zlał. Tak, tutaj w ogóle powstały dwie takie mini łazienki z kibelkami. Także salon całkowicie stąd zniknął. Mamy tylko kuchnię z jadalnią. Na górze mamy taki salon. O, telewizor gra. Z kanapami dla dzieciaków. Bo oprócz tego zmieniły się tylko kolory ścian. U dzieciaków nic się w sumie nie zmieniało, poza tym, że poznikały im... o Jezu. Właśnie. Poznikało parę rzeczy, dlatego mam tutaj teraz takie... szytułacznie dziwne. Jest pokój chłopaków. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Poza łóżkami. Czy to lustro też jest... Czy ono jest niebieskie, czy...? Tak, ono jest po prostu niebieskie, no. Weź się. O, i tutaj jeszcze mamy te... Brakuje mi mesza, czy tam rekoloru. Wszystko jedno. Dobra. Może by Taszka dzisiaj kogoś namalowała, ale nie mamy żadnego nastolatka, nie mamy. Kogo my tu mamy w ogóle? To jest... Cyprian. Nie. Kto to był, kurde, ej? Zapomniałam. Zapomniałam im swoich dzieci. Pokaż mi, Natasza. Eryk. Daniel. Tak, to jest Daniel. To jest Cyprian.
Berenika, Adrian. Dobra, Adriana mam. Daniela mam. Cypriana mam, Berenika mam. Nie mam Eryka. To musimy Eryka zaprosić. To jak zjadłaś, to zachowaj to. Tak, no już nie ma. Nie no, spoko, patrzcie, bo siedzi i czyta gazetkę, aha. Nie no, spoko. W ogóle zmieniłam imprezurki, jak możecie zauważyć. Zobaczcie, jak Nataszka wygląda ślicznie. Piękna jest. Fryzurkę jej zmieniłam i również trochę make-up i ubranie. No. Piękna Nataszka. Dobra, pies tu sobie je. Czy on coś potrzebuje? Póki mamy w ogóle chwilę, to bym to sprawdziła. Tam już dziecko się drze. A Eryk nie ma telefonu, także no spoko, że go zaprosiliśmy, nie? Ale zorganizujemy może przyjęcie urodzinowe, to wtedy... Boże, Natasza... Nie, nie rozma... Weź go wypuść. Które to się drze? Iga się drze, dobra. Może ona jest głodna. O, pokojówka przyjechała. Weź butelkę dla Igi. A ty, weź butelkę dla Horacego, a nie siedzi czytasz gazetę. Halo. W ogóle byś się umył, a nie... To za facet. Idziesz, siusiu? Właśnie o to mi chodziło. O, dobra. Ojciec ci niesie butelkę, to już nie pójdziesz w siku, dobra. No jazda do... Na ten, to dziecko, kobieto. A jak tam chłopcy? Ty jeszcze się kąpałeś tak długo? Ty się tutaj malujesz, super, ale... A, mam podobnie namalowaną. Czy wy macie lekcje odrobione? Właśnie. Odrobiliście wszystko, super. No dobra, to w sumie możecie sobie dalej robić, co chcecie. Zostaw tą wannę! No patrzcie go. Co za facet. Ty ile masz dni? Dwa dni? Ty masz dużo, dobra. Idź się baw na plac zabaw. Idź się baw. I mnie nie denerwuj. Najlepiej. Nakarmione dziecko? No i dobra. To do końca. A ty? Ty idziesz w siku, dobra. Widzę, że tamta już się zlała, więc... Zmieni pieluchy. I dopiero już do końca. O, Wolkan już tu idzie karmić naszego syna, więc tak. No cóż, trochę jest tych dzieci, więc... Tak to będzie teraz wyglądało. Od jednego do drugiego będą latać. No ale cóż. I proszę cię, włóż ją do końca, tak? A potem... On już najedzony, jest najedzony. Spróbuj go pouczyć chodzić. Ty musisz mieć prysznic. A ta jeszcze nieszczęśliwa. Pewnie jej towarzystwa brakuje. Już do końca Jeremy. Weź ją poobejmuj. To może się ciszy. Nie. Weź pieluchy. Natasza, idź tym dzieckiem gdzie indziej, kobieto. Podejdź tu. Też tutaj go pełni. I tu się uczcie, na korytarzu, a nie w tym ciasnym pokoju. Ucz chodzić go. Włóż go do końca. Obejmij tą dziewuszkę. To nasza jedyna córeczka, trzeba ją dopieszczać, a nie? Miałaś go uczyć chodzić. Blada!
Dobra, zobaczmy, co ten mały tam namalował w ogóle. On tutaj, widzę, idzie nam ten w artystyczną stronę, już tutaj za mikrofon się łapie. Pokaż, no tak, masz bardzo rozwiniętą kreatywność. To sprzedaj, wpadnie nam trochę kasy. No i dobra, możesz sobie tam śpiewać, czy co tam chciałeś robić z tym. Nauczyłeś się chodzić? No proszę bardzo. Co ci tu nie pasuje do jasnej, ciasnej Wolfgang? Dobra, idź się umyj i przestań denerwować. Naprawdę. Ty... Bo ojciec tutaj nie może sobie poradzić ze swoim życiem. Jak zwykle. Chyba, że coś jest nie tak z tym leczkiem, bo... No nie mają jakiś problem. Biedne dziecko, tyle się naczekało. Oddaj mi ją. Co się dzieje? Przecież dostałaś, jesteś przewinięta, to nie wiem, co ty chcesz. Dobra. Kto ma mieć urodziny? Ten mały. On już wszystko w sumie umie. Więc kupimy tort. I zrobimy przyjęcie i wtedy Erik do nas przyjdzie. O. Tak to rozwiążemy. Więc Nataszka... Użyj przyjęcie urodziny. Bo ty już możesz dorosnąć, nie? Możesz właśnie. Gdzie ty jesteś? Aha, bo ty się na prostu zabaw. Dobra. Bez urazy inne dzieci, ale... Po prostu nie chcę, żeby tu mi się pamiętało za dużo ludzi po domu, bo i tak jest nas już sporo. Więc zaprosimy tutaj... Co, Erik nie przyszedł? Świetnie. Świetnie, po prostu świetnie. Tylko na nim mi zależało, a on postanowił nie przyjść, dobra. Dlaczego zresztą, to ja nie wiem. Na pewno nic nie idzie? Przykra sprawa. No trudno, dzisiaj nie namalujemy Eryka, spróbujemy przy kolejnych urodzinach. Przyprowadź do tartu. Horacy. Czy Iga też ma dzisiaj urodziny? Czekajcie, chyba tak. Bo to było tak, że... Kiedy ją adoptowałam? Dwa odcinki temu jakoś, tak? To dzisiaj ma urodziny, bo trzeci dzień dzisiaj mija o 18. Więc okej, super. Chodźcie na urodziny. No idziecie rzucać piłką, super. Chodźcie tutaj, bo będzie smutno. Impreza nudy. To idzie też, zrobimy zaraz przyjęcie. No. Zobaczymy, co nam wyrośnie z Igi. Jestem najbardziej ciekawa, no bo to jest jedna dziewczynka nasza. Jej! Nasze dzieci tak wyglądają. No taka prawda, no. Horacy, dzielny przedszkolak, dobra. Dzielny przedszkolak. To kupimy drugiego torta dla naszej małej. Jedynej dziewczynki. O, tutaj postawimy. Przynieś Sima, Iga. Ten pies zaczyna się starzeć, może nadeszła pora na odpoczynek i polęchować na słońcu. Ten pies ciągle leniuchuje na słońcu i tylko szcza wszędzie. Chodźcie teraz, Iga ma urodziny, halo! No, raz, raz, moi drodzy, raz, raz. Co z niej wyrośnie? A, mi się marzy taka mała, biała blondyneczka, powiem wam. Żywa ta? O, Krzysiu. Śliczna jest. Ale blondyneczka to z niej nie za bardzo.
Jego właśnie wyrasta z niemowlęcia i staje się małym dzieckiem. Oj nie. Dobra, to sobie jedzcie. Boże, Natasza, ty jesteś po prostu w masakrycznym stanie. Ale okej. O, pokaż się, dziecko drogie. Komuś łóżko zająłeś, bo jesteś zmęczony bardzo. No trudno. Czy się da jakoś zakończyć przyjęcie, które trwa? Bo ja nie wiem. Chyba się nie da. Będzie mnie to wkurzać teraz do końca odcinka, ale okej. Stój, kobieto! Idź, weź prysznic. Skorzystaj sobie. Idź sobie pomaluj, żebyś sobie podniosła rozrywkę. A Wolfgang się tutaj zajmie resztą. Najpierw Wolfgang wstanie. O, Jeremy i Franek mają tu urodziny! To kurczę, teraz się szykują znowu fala urodzin, moi drodzy. I wyłącz w końcu ten telewizor. Fala urodzin przed nami znowu, więc... Oj, ta mała tutaj na dole siedzi. Kurczę, bale. Trzeba ją na górę zanieść i zacząć uczyć ją korzystać z lotniczka. Dobra, aktualnie mamy tylko dwójkę bobasów, także nie mogę schować tego do tego. Aha, tutaj, dobra. Chowam do plecaka. Komuś tam telefon dzwoni, ale to nic, kogo to obchodzi. Dobra, opróżnij szybciej. Nie jesteś na stroju, żeby malować? No to... Co by telewizję poglądaj, chociaż aby ogon przed chwilą ją wyłączył. Sobie oglądaj coś. Weź dziecko, dobra. Ty wstawaj, bo w nocy nie będziesz spał. Skorzystaj i tutaj... Ja muszę ich poprzebierać zaraz koniecznie. I weź talerz. Dobra. Jezu, nie idźcie jeszcze spać, bo w nocy nie będziecie spali, ludzie. Skorzystaj. I też weź talerz. Pozabijam ich wszystkich. Przyłącz się. Chodźcie, rodzinnie będziemy oglądać telewizor. O, proszę. Mała jest. Szczęśliwa. Tak, Wolfgang też chodzi na telewizor. Zmieścicie się wszyscy? Oj, widzę to wszystko. Ja to wszystko widzę, Franek, jak psu dajesz. Ty, uczysz go. A jak fajnie to wygląda, czekajcie. O. Rodzinnie oglądamy telewizję. No i będziemy powoli kończyć. O, jeszcze Franuś przyszedł. Bardzo podobała mi się te kanapy. Jak je zobaczyłam w necie, to musiałam je mieć po prostu. Raz, dwa, trzy. O, jeszcze jeden idzie, dobra. Teraz będzie cały komplet. Wow. No, ludzie. Czemu mi to robicie? Chciałam zrobić im takie ładne zdjęcie. Oddaj mi to. Dobra. Tak bardzo nie umiem. Jak zwykle. Tak posiadali, że nie mogę ich uchwycić się razem. Czekaj, bo Natasza, nie mogłaś usiąść tu bardziej. A. Jeszcze jedno. Jak mnie to wkurza, nie macie pojęcia, te powiadomienia ciągłe o imprezach, o jakichś ich samopoczuciach dziwnych. Masakra to jest. Aha. Idealny screen. Proszę bardzo. Tadam. Pięknie. I tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, będę się z wami dzisiaj żegnać. Zaraz ich kładę wszystkich spać, oczywiście.
Oni się tutaj już poogarniają sami i pójdą Lulu. A jutro, moi drodzy, czeka nas kolejne dziecko. To znaczy dla was to będzie za tydzień, dla mnie jutro. Także trzymajcie kciuki za dziewczynkę i odwykle, to będzie już nasz 8 członek rodziny. Ale Franek ma urodzinki w przyszłym odcinku i chyba... jak on miał? Jeremi? Jeremi i Franek mają urodzinki, więc... No cóż, Franek będzie nastolatkiem, więc pewnie niebawem wybędzie na studia. Także znowu się zwolni miejsce. Także lecimy z tym koksem, kochani, do przodu, bo jeszcze przed nami, jak liczyłam, to ponad 10 dzieci do zaadoptowania, także... No to sporo. W każdym razie dzisiaj wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych! Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.